pani poseł Gabriela Lenartowicz, wcześniej wicemarszałkini Śląska, wcześniej też radna wojewódzka. Jak pani Sabina Chroboczek dzisiaj kandyduje, to co pani może jej podpowiedzieć, pani Gabrielo, żeby wygrała? Zasiadałam 3 kadencje w sejmiku z sukcesem, więc to są bardzo ważne wybory i bardzo trudne wybory, bo miejsc mniej niż do sejmu w tym samym okręgu tak naprawdę, więc rywalizacja jest bardzo duża, ale ważne jest takie spojrzenie z punktu widzenia oczywiście powiatu, który się reprezentuje, ziemi, które się reprezentuje, ale umiejętność spojrzenia na tę ziemię, na tle całego województwa i takie podkreślenie tych najważniejszych kwestii, żeby one znalazły w Katowicach swoje odpowiednie uznanie i przyznanie, bo to często łączy się właśnie z przyznaniem odpowiednich środków, zwłaszcza, że województwo, samorząd wojewódzki jest dysponentem największej ilości środków europejskich, które są potrzebne na infrastrukturę. My mamy tu bardzo wiele do zrobienia i do dokończenia. No przede wszystkim dokończenie drogi Raciborz-Pszczyna, no bo w tej chwili mamy tylko ten odcinek, który w zasadzie niewiele rozwiązuje. A jest nam potrzebny zwłaszcza ten odcinek do granic Rybnika. Muszę powiedzieć, że nie starczyło europejskich pieniędzy poprzedniej edycji na to, a były już zaangażowane, za moich czasów mieliśmy zarezerwowane środki na udział własny nawet tego dalszego odcinka. Ja potem składałam wielokrotnie wnioski do budżetu państwa o pomoc w tym zakresie. No niestety dzisiaj ci, którzy próbują sobie przypisać zasługi w tym małym odcinku, głosowali posłowie z Raciborza, głosowali przeciwko tym poprawkom asygnującym pieniądze z budżetu państwa na pomoc dla województwa śląskiego na uruchomienie tej drogi. Mam nadzieję, że tym razem wspólnymi siłami nam się to uda, bo dobra komunikacja jest niezwykle istotna i to i ze względów ekologicznych, ale takich rozwojowych, gospodarczych. To uruchomienie takiego potencjału gospodarczego Raciborza, to stworzenie warunków rozwoju gospodarczego, inwestycji nowych. W tej chwili cyfryzacja, digitalizacja całej gospodarki tak postępuje, że nie ma już tego określenia geograficzna prowincja. Wszędzie, jeśli są dobre warunki do mieszkania, do życia, a tu mamy idealny potencjał na ziemi raciborskiej, ale gdzie stworzy się też warunki do wysoko produktywnych i efektywnych miejsc pracy, to możemy liczyć, że do Raciborza będą młodzi ludzie wracać, będą przybywać i się tu osiedlać. Racibórz ma wszelkie dane po temu i zresztą zaczątek, żeby tu się prawdziwa, taka niekrzemowa dolina doliną stała, a ozową doliną, czyli odnawialnych źródeł energii na potrzeby właśnie i energetyki i ciepłownictwa, zwłaszcza już mamy ten potencjał technologiczny tu jest, należy tylko dać mu szansę i dmuchnąć tym wiatrem w żagle. Jeszcze pani poseł zapytam, bo państwo wspieracie Jacka Wojciechowicza jako kandydata na prezydenta. Platforma Obywatelska Raciborska wyraża dla niego poparcie. Pani pamięta go jeszcze jako dziennikarka Nowin Raciborskich. To jest ten okres początku lat 90., kiedy on sprawował funkcję wiceprezydenta, ale też go później pamięta pani już jako polityka Platformy. On nawet do tego się jakby przyznaje w wywiadach, kiedy pani uzyskiwała jedynkę z Platformy Obywatelskiej, on się za panią wstawił, mimo że pamiętał, że pani była wobec niego surowa, jeżeli chodzi o artykuł jeszcze z lat 90. Byłam krytyczna, tak jak powinni być dziennikarze wolnych mediów, ale zawsze żeśmy dobrze współpracowali. Pamiętam taki bardzo duży wywiad na okładce zapowiadany, którym się Jacek chwalił, witając ówczesnego premiera Bieleckiego w Raciborzu. Ale współpracowaliśmy także później, kiedy był pierwszym wiceprezydentem, zastępcą prezydenta Warszawy i prawda, że to poparciu Jacka u ówczesnej Gronkiewicz-Waltz, prezydent, która była wiceprzewodniczącą Platformy, zawdzięczam wtedy jedynkę do Sejmu, ale trzeba przyznać, że na bieżąco byliśmy w kontakcie, obserwowałam pracę Jacka i mogłam powiedzieć, że byłam dumna z tego, że ten autor największych sukcesów inwestycyjnych Warszawy, który odmienił Warszawę,
wywodzi swoje doświadczenie i swoje kompetencje z Raciborza. I wszędzie się tym chwaliłam. Wszyscy naprawdę w Warszawie byli pełni podziwu i szacunku dla jego umiejętności jako wielkiego inwestora, zwłaszcza projektów wielkich i finansowanych ze środków europejskich. Bardzo sprawnie je przeprowadzał i to był czysty konkret, talenty zarządcze, zero PR-u. Dziękuję uprzejmie. Dzięki.